Dzisiaj sprawdzimy restaurację Stary Dom w Warszawie, której właścicielem jest znany aktor Piotr Adamczyk. Słyszeliśmy, że ceny potrafią niektórych przyprawić o ból głowy. Jak wypadną dania? I najważniejsze pytanie, ile faktycznie trzeba zapłacić za obiad w restauracji? No i teraz najtrudniejsza część tego filmu, czy trzeba zapłacić z rachunek? Tak, ja chciałam właśnie przejść zgrabnie, że przejdźmy, skoro ciasto jest wybitne, to przejdźmy do wybitnego rachunku. Odpowiedź w odcinku, zaczynamy. Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym materiale i tym razem jesteśmy w Warszawie. Tak, Stary Dom to jest cel naszej destynacji, my już widzimy roletę, także zbierzamy do restauracji. Zresztą jak widzicie po tytule, zobaczymy jak bardzo jest drogo, bo to podobno oto tutaj się rozchodzi, mały tak, smacznie. Tak. Dużo artykułów pojawiło się na temat restauracji Piotra Adamczyka, jeśli chodzi o ceny w tym roku, że podniósł ze względu na inflację. My mamy już nowy rok, 2024, tak. Więc zobaczymy, jak to wygląda w tym roku. Są wystrzelone. Dokładnie. A my jeszcze nie byliśmy. Było dużo filmów z tego miejsca w internecie, ale my stwierdziliśmy, że kurczę, no taka restauracja musi się znaleźć w naszym filmowym portfolio na kanale, więc zobaczymy, jak nam smakuje i wy ocenicie, czy jest drogo, czy tanio. Moi drodzy, jesteśmy już w restauracji. Jest tutaj bardzo ładnie, nie ma co ukrywać. Naprawdę miejsce zrobiło nas wrażenie, jeśli chodzi o wystrój, bo naprawdę jest klimatycznie. No i zamówiliśmy dania. Zamówiliśmy tatar przede wszystkim, ale to dlatego, że no, jest on tutaj podany przez kucharza i stwierdziliśmy, że trzeba na potrzeby kanału odcinka zamówić. I zamówiliśmy zupę, no bo kawy oczywiście musi zjeść zupę. I zamówiliśmy dwa dania, jedno chyba najdroższe z karty, czyli bułkaczki z codziennego wypieku. I zobaczycie oczywiście cenę, powiemy wam jak smakuje i tak dalej, do tego napoje. I zrobiliśmy jeszcze dwa dania. Tak. Tak. I jak się uda, to zamówimy deser, jak nam starczy miejsca. Herbatka, sok pomarańczowy. Czekamy i będziemy opowiadać, jak się pojawi. Pojawiła się pierwsza przystawka, mamy tatar. No i powiem wam, że porcja jest ogromna. Ja nie spodziewałem się, że będzie aż tyle. No i super jest to, że przychodzi pan kucharz i przygotowuje przy was i można sobie wybrać, czy chcecie łagodną wersję, taką średnią, czy ostrą. Ja wziąłem taką średnią. Ostrość uzyskuje się z pieprzu i z musztardy. Nie ma tu jakichś dodatków, nie wiadomo jakich chili i tak dalej. Czyli jalapeno nie znajdziesz. No dokładnie, jalapeno nie znajdziesz, ale porcja sami widzicie, moim zdaniem jest bardzo duża. Ja może porównaj do ręki, bo to będzie chyba najlepszy. No, chyba tak, no. Można zobaczyć. O, nasz żurek, o super. Dziękuję bardzo. Dobra, to próbuję w takim razie. Chcę wam tak też pokazać, jak wygląda. Kolor, w sumie daj, no. Kolor jest niesamowity, jest bardzo czerwony, intensywny. No i wymieszany jest z żółtkiem, ze wszystkim. Tutaj pan nam wszystko zrobił przy stole, także tylko zajadać, nie trzeba się tutaj samemu. Ale ja już nie gadam, bo już po prostu sinianki mi tak pracują, żeby spróbować. Wow, to jest idealne. Naprawdę jest przepyszne. Punkt doprawiony właśnie jest tak średnio. Ja poprosiłem pana, żeby był średnio ostry i właśnie taki jest. Perfekcyjny, super. Idealnie właśnie, że jest idealnie zmieszany właśnie z tymi wszystkimi dodatkami. Petardo. Słuchajcie, ta porcja kosztuje 59 zł. I teraz pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Na pewno wielkość tej porcji, no zdecydowanie, moim zdaniem do ceny spoko, no ale piszcie w komentarzach, ja nie mówię, czy to jest dużo, czy mało, zostawiam to wam, także podyskutujcie. No i co, pokażę wam zupę teraz, jak wygląda. Moi drodzy, żurek z prawdziwkami, gotowanym jajkiem, kiełbasą z wieprzy oraz na naturalnym zakwasie. Do tego oczywiście mamy pieczywko i masełko. Wszystko to wygląda bardzo fajnie, tylko ja chciałam pokazać tą porcję. I to jest 35 zł na tą porcję. Widzę te prawdziwki, widzę tą kiełbasę. Ja rozumiem, że to może wszystko kosztować tak pojedynczo, że i kiełbasa może być droga, i same prawdziwki są drogie. Przestaję pitolić i próbuję. Ale kwaśny. No dobra, to ja będę kłamać. Bardzo smaczne. Spróbuję tego mięsa. No tatar wypadł świetnie, więc pytanie jak żurek, nie? Każdy z was na pewno kiedyś kupił po prostu toruńską z Biedronki i czuć, że to jest po prostu jedna wielka chemia, a tutaj czuć, że to jest po prostu jedno wielkie mięso.
to jest to. Jest dobra, jest ta kiełbasa. Bardzo dobra. Szukam tego. O, dobra, mam prawdziwkę. Powiem wam, że jeśli chodzi o ten. O te prawdziwki, to są takie bardzo małe cząstki. Ale czuć trochę grzyb. Trochę czuć. Ale głównie czuję po prostu zupę, żurek. No nie, one uciekają. Ale nie mogę, nie byłabym sobą. Gdybym, no skoro już dostałam ten chleb. O w mordę, moi drodzy. Ten chleb jest przekozacki. Wy to widzicie, ale jest tak sprężysty. Oj, będę musiał skosztować zaraz. I masełko. Jakie jest masełko, moi drodzy? Takie, że można nie rozsmarować, a nie takie wstrętne, że nie da się go w ogóle zamarznięta. Zamarznięta. No to próbuję. No ja taki, jak jest dobry chleb. Właśnie ja mam problem z chlebem, bo bardzo często jest tak, że jak kupisz chleb, on musi być szybko zjedzony, żeby był dobry. Następnego dnia już jest taki mech. A jak jest taki właśnie fajny na zakwasie, no nie, no zaraz mi pokażę, rośnie z ojciec. Próbuję. No to jest dobry chleb. I jest przepyszny. Czyli na razie przystawki super. No wiem, za co płacę, nie? O to chodzi. W sumie. No dobra, to czekamy na główne danie. Wjechały główne dania, moi drodzy, devolaj. No i przekroimy go sobie, zobaczymy, ile tam jest masła w środku. Mamy oczywiście dodatki, mamy mizerię, mamy kluski śląskie, bo takie sobie wybrałem dodatki. No ale najważniejsze jest to mięso, czyli ten devolaj, i go rozkroimy teraz i zobaczymy, jak to wygląda w środku. O, kurde, powiem tak. No, książkowo. Książkowo, no. Książkowo. Nice. Bardzo dużo masła. Nawet jakiś ser się tutaj pojawił. Czy to nie jest masło? To jest masło. Ja myślałem, że to ser, a to po prostu masełko. Takie idealnie. No, wygląda pięknie. Pięknie, siknął. Pięknie. Ale zobaczymy, jak w smaku. On jest w ogóle... Nie używam dużo siły, żeby go przykroić. Albo dobre noże, albo takie mięso. To dobre, no. Dobra, to już zależy, nie? Spróbujemy. Troszkę ciepła, ale bardzo chrupiąca panierka i mięso miękkie, takie bardzo dużo masła ma w sobie, więc jest takie soczyste. No jeden z takich, na pewno nie jest to taki devolaj na weselu, czy gdzieś taki byle jaki, tylko to jest taki naprawdę devolaj z prawdziwego zdarzenia. Aż jestem zdziwiony, no bo jest bardzo dobrze, jest bardzo smacznie, ale spróbujemy sobie tych klusek. Co ciekawe, te kluski, patrzcie ile tego jest w ogóle. No miska, klusek. Tak. Trochę brakuje tutaj sosu jakiegoś. No totalnie, nie wiem z czym to będziesz jadło. Rozpłynęły się w ustach. Co ty mówisz? Są tak delikatne, tak pyszne. Też jest bardzo tutaj dużo tłuszczu. I dlatego to jest takie dobre, no bo tłuszcz jest nośnikiem smaku i to sprawia, że to danie jest po prostu bardzo, bardzo dobre. I przez to czujemy właśnie smak tego mięsa, tą soczystość, te kluski, które się rozpływają w ustach. I do tego mamy mizerię. To też w ogóle micha mizerii. Tak, ale... Tyle mizerii to my robimy na dwie osoby. Tak. Bardzo dobra. Tak, a ja w ogóle wydaje mi się, że ona jest taka smutna, że jest po prostu śmietana, że nie ma... Ale mocno śmietanowa. A. Dlatego ten szczypiorek. My dodajemy szczypiorku? Nie. Nie, no właśnie, bo coś mi nie pasowało w smaku. Wow, szok. Naprawdę jest bardzo smacznie. Przepraszam najmocniej, ale Michał nie powiedział, że jest tu cytryna. A, no zapomniałem, tak. Coś ta cytryna jest. No nie wiem, najpierw spróbuję po prostu taki kawałeczek bez. No nie, no on pływa teraz w maśle. Tego masła naprawdę nie żałowali, więc to fajnie. Dobre, prawda? Dobre. W ogóle śmieszna jest ta panierka, bo ona wręcz jak... Bardzo fajnie chrupie. Bardzo fajnie chrupie. Że nie jest taka... No, coś jest nadzwyczajne. Trochę porównałbym, bo można do cornflakesów, że tak chrupie, ale nie jest to pewnie powiedziana panierka, tylko zwykła. Tak, ale zastanawiałem się nad tym, nie chciałem palnąć głupoty. A patrz, no widzisz, to dobrze, no. Tak coś to ja palnęłam. Także luz. Zobaczę z tą cytryną, bo skoro ją położyli, to jeden kawałek skrupie, tylko bo może się okazać, że żeśmy skopali, że będzie niedobre. Dopełnia smaku. Super, ale musisz spróbować klusek. Taką jedną kluseczkę? No, bo będę długo gryzła. Rozpływają się, prawda? Bardzo dobre.
wyraziste, nie, w ogóle nie są twarde, właśnie rozpłynęły się w ustach, ale też nie tak, że zniknęły, nie? Że tam nam się po prostu wyleciało. Nie wierzę w tą mizerię. Totalnie w nią nie wierzę. Ja w ogóle najbardziej lubię, kiedy mizeria, chociaż ona jest tak fajnie zrobić. Pało. A mi smakuje. Mm. Mizeria powinna być trochę octu i ten ogórek powinien puścić sok, a ja widzę, że to jest po prostu ścięty ogórek wymerdany z kwaśną śmietaną i posypany bardzo ładnie ściętym malutkim szczypiorkiem, ale to moim zdaniem to nie jest mizeria. Nie wiem, ja u mnie się robiło właśnie z octem, tak, sól, pieprz powinna być. No trochę tak, ale jest na stole. No ja. Więc można by było sobie doprawić. Pewnie chyba tak robię. Mam to dobre danie. Dobra. Brakuje tego sosu do tych kluski. I te kluski naprawdę fajne z masełkiem. Mm. No, przechodzimy do kaczki. Kaczka, moi drodzy, pół kaczki. No wkrójmy się w nią i zobaczymy, czy jest soczysta, czy nam nie wybuchnie, wiecie, takie, że pff, i puści powietrze. Wygląda. Ja w komedii z Ciewicza jestem? Tak, tak. Tylko, że to akurat nie była kaczka, tylko indyk. No, bardzo ładnie wygląda. Mhm, to działa. No nie powstaje nic innego, jak próbować z tym sosem. Ten sos po prostu jest taki... Wygląda jak glazura, jest wręcz taki jak kisiel, nie wiem jak go porównać. Oj, mięciutka. Dobrej jakości, fajna jest. Ale mam jeden minus. Ale to jest tylko, każdy lubi inaczej. Ja uwielbiam, kiedy skórka jest na wiór, ona ma mi chrupnąć. Ma być wręcz spalona. A tutaj ona jest po prostu taka normalna. Zresztą nawet jak dotknę widelcem, to możecie zobaczyć, że ona nie jest w ogóle chrupiąca. I to jest największy minus tej kaczki, bo tak poza tym jest bardzo dobra, bardzo soczysta jest. I ten sos, ta glazura jest taka, to jest żurawina ewidentnie. To jest jakiś troszeczkę kwaskowatości tutaj jest. Zobaczysz tego ziemniaka, bo jestem go bardzo ciekawa. Czy to będzie taka fajna pyra. O, słone. Oj, to komuś się sypnęło. Słuchajcie, soli. Solones? Ja z przyjemnością przygotuję. Solone, za czas zacząć. Smacznego. Bardzo dobre, fajne ziemniaczki. I mamy jeszcze pod spodem kapustę modrą. Ja uwielbiam kapustę modrą, więc chodź tu do mnie, dziewczyno. Najpierw jest kwaśna, potem troszeczkę słodka, a potem wjeżdża sam smak. Czyli na plus, Dania. Na plus. Jedna największy minus dla mnie to jest ta skórka. To jest w ogóle... Ale to ja tak lubię. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie taką spieczoną skórkę, czy mniej spieczoną. Czy mniej spieczoną. Ja opróbuję. Ale taki gęsty jest ten sos. No nie powiedziałeś, że sos jest jabłkowy. Znaczy z jabłkiem, z jabłka. Tak? Tak. Znaczy ja myślę, tak, a nie żurawina jakaś? Nie, moim zdaniem to jabłko. O. A co jest napisane w menu? Tylko, że z ziemniaczanym pire i z kapustą modrą. Moim zdaniem jest to jabłko, dodatkowo jeszcze. Ale jaka delikatna jest. Jest. Bardzo dobrze się kroi. Świetne noże. Znaczy nie, no po prostu mięso jest wysokiej jakości i to czuć. Faktycznie ta skórka nie jest chrupiąca, tylko jest taka, no, takiej konsystencji galaretki. Ale ta skóra rozpływa się w ustach. To nie jest tak, że jest jakaś taka... Nie trzeba jej żuć, no nie jasne, trzeba rozumiem. Żuć, nie? Rozpływa się w ustach. Bardzo fajnie. Chodzi mi lepiej dowolę. Bardzo fajny jest ten sos. Wydaje mi się, że albo żurawina, albo jabłko. Bardziej jabłko mi podchodzi, ale fajne. Dobre ziemniaki, duża porcja. Na pewno, jeśli chodzi o porcję, to na ogromny plus. I no jest to najdroższe danie. 89 zł. 89 zł kaczka. Ale już z ziemniakami nie trzeba było ich domawiać, więc no porównywalnie w sumie, jakby się to stanowić. No bo samego dewona, jakby się zamówiło, to 50 parę złotych, ale trzeba jeszcze domówić dodatki, jak chcecie. Nie? No, minimalnie tańsze jest dewole. Bardzo dobre danie, zjemy, chyba zamówimy deser. Oj tak, ja już nawet wiem jaki. O, wiemy jaki, tym razem uda nam się wcisnąć deser. Pysznie jest. Myślałem, że będzie słabiej. Też myślałam. Jest okej. Okay. Moi drodzy, już spróbowałam. Ta wuzetka się po prostu do mnie uśmiechnęła, powiedziała bierz mnie. Więc zawzięliśmy i w ogóle śmiesznie, bo ten spód jest nasączony takim miodowym, cukrowym czymś. On co jest suchy. Ty mówisz? On jest taki fajniusi, mięciusi, taki suchy, ale soczysty. To jest dobry zabieg, ale próbuję tej bitej, bo mam wrażenie, że ona będzie kozacka. Bardzo dobra. W ogóle śmiesznie, bo tam gdzieś jest warstwa takiej... zapomnę jakieś marmolady jakieś. Jest coś takiego bardzo kwaskowatego, co też równoważy ten cały smak, bo tak to byłoby cukier z cukrem i śmietaną, macie.
bardzo fajnie. On jest bardzo podobny. Byliśmy w Recyklingu Treści, byliśmy w Wiedniu i jedliśmy takie wiedeńskie ciasto. I ono jest trochę podobne, zbliżone co ty mówisz? Takim... To nie było takie jakieś super, nie? Nie, on, tam, tylko że mi chodzi o ten spód. No, że ten okay. Spód jest tak samo zrobiony, bo, no, bo to nie była wózetka, nie? Rozumiem, się chodzi. Mhm. Ale no... Ale to ciasto jest ogromne, jakbyście się zastanawiali, to zobaczcie, tak. Jakie to jest duże. Więc to jeszcze... perspektywę łamie oczywiście kamera, ale jest duża ta porcja. Dobra, jest to witanie masą. No to daj już spróbować. To ci przytulać. Jak ci pasuje w ogóle do tego. No nie no, jest wspaniała. Jest cudowna. Zabieram ze sobą do domu oczywiście. Będziemy w brzuszku. Będziemy razem mieszkać. Jest świetna jest. Pyszna jest ta bita śmietana. Mega, bardzo fajna. I wszystkie te tutaj elementy. Elementy te tutaj, które się znajdują. Są nasączone, ciasto jest nasączone, taką właśnie wilgotna jest ta masa, no i bardzo delikatna śmietanowa, ta bita śmietana. A tu jest czekolada, nie? Ja, a nie wiem nawet, bo nie próbowałam, może to jest to kwaśne właśnie. Znaczy kwaśne, to nie jest kwaśne, to jest kwaśne od owoców, jest tu jakaś warstwa. Może być, że ta czekolada ma taki posmak z cukru, z cytryną, coś takiego? Może lekko, wydaje mi się, że w tym cieście są takie małe kawałki wiśni. Albo jest właśnie rozsmarowana marmolada. To chyba tak bardziej by było. Tak czy siak jest dobre. Tak czy siak, to ciasto jest wybitne. Ale wszystkie desery wyglądają tutaj świetnie. Tak. No i teraz najtrudniejsza część tego filmu, czyli trzeba zapłacić rachunek. Tak, ja chciałam właśnie przejść zgrabnie, że przejdźmy, skoro ciasto jest wybitne, to przejdźmy do wybitnego rachunku. Dokładnie, ale dobry. Jest ogromny. Jesteśmy już po, moi drodzy. Mamy... Tak jest. Wzięliśmy na wynos kaczkę, bo nie daliśmy rady. Rachunek, łącznie, tak. 353 zł, moi drodzy, wyszło. Czy dużo, czy mało? Zostawiamy wam do oceny. Napiszcie nam oczywiście w komentarzach. Jeśli miałbym teraz powiedzieć, które danie było najlepsze, to moim zdaniem The Walleye, a najsłabiej wypadła ta mizeria jako dodatek. Ja już nie pamiętam, czy możliwe, że ja powiedziałem, że spoko, ale później żeśmy jedli tą mizerię, tośmy stwierdzili, że mało ma wspólnego z mizerią. Tak. Tylko bardziej to były ogórki ze śmietaną i ze szczypiorkiem. Tak. I to była najsłabsza pozycja. Tak. Wzięliśmy kaczka na wynos, bo jej nie dźwignęliśmy. I też tą mizerię razem z tymi kluskami, więc ja ją sobie doprawię tak, jak powinna być mizeria. I będziemy jutro szamać. Także dziękujemy wam serdecznie, że zostaliście do końca. Dajcie nam znać, jakie mamy inne fajne restauracje odwiedzić. No i co tyle. Dokładnie. Co myślicie o cenach? Czy dużo, czy mało? No. Właśnie, piszcie, jesteśmy bardzo ciekawi, także łapka w górę, subskrypcję, żeby nie ominął was kolejny odcinek, z dzwoneczkiem, no i do zobaczenia, albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Cześć.